Jeszcze gorzej. Mój mąż uważa inaczej. Nikomu tego nie powtarzaj. Niczego nie wiesz. Słyszałam co innego. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Spłaciłeś dług Grity u Matea. Wygląda na to, że porządny z ciebie człowiek. Nauczę cię tego, co chcesz wiedzieć. Jednak nie mogę zrobić tego za darmo. Jestem zadłużony po uszy i potrzebne mi są pieniądze. Ile sobie liczysz? 200 sztuk złota. Może później. Mam tutaj księgę rachunkową Lemara. Skąd ją masz? Powinno cię raczej interesować to, że jest w niej twoje imię. Daj mi ją. A co dostanę w zamian? Nie mam żadnych pieniędzy i nie mogę ofiarować ci nic więcej niż moją najszczerszą wdzięczność. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Gdyby nie ty, do końca życia spłacałbym Lemara. Nauczę cię tego, co chcesz wiedzieć. Możesz mi sprzedać parę wytrychów? No dobrze, ale nie na wiele ci się przydadzą, jeśli nie wiesz, jak z nich korzystać. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Tak tego nie zmienisz. I rzekł wreszcie do swych braci. Nigdy więcej... Popatrz, co tutaj mam. To spis dłużników Lemara. Co masz zamiar z nim zrobić? Oto twoja księga. Dzięki. Ratujesz mi życie. Lemar bywa niebezpieczny, gdy w grę wchodzą jego pieniądze. Oto nagroda. To wyjątkowe piwo. Ostatnia beczka, którą dysponuję. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. Pokaż mi swoje towary. Klient... Co mogę dla ciebie zrobić? Zobacz, jaką książkę znalazłem. To księga rachunkowa Lemara. Skąd ją masz? No... To dobrze, że Lemar już jej nie ma. Jednak czułabym się lepiej, gdybym mogła ją zatrzymać. Proszę, weź tę księgę. Dziękuję. Przyjmij to w nagrodę. Co to jest? To klucz do bram bogactwa.